chcę stąd uciec. Jak najdalej powinnam odejść od niego. Chryste, daj mi siłę, abym umiała to przeżyć. Przecież mogę od niego odejść, jak mam dzieci. Nie poradzę sobie sama z dziećmi, a dzieci potrzebują ojca. Przecież co ja mam zrobić, Boże? Boże, powiedz mi, co ja mam zrobić! Kawy nie potrafisz zrobić? Tyle razy ci mówiłem! Tyle i tyle kawy! Tyle i tyle cukru! Ale dałam przecież! Co dałaś? Gówno dałaś! Ty się go się pić nie da! Co to ma być? To ja ci może nową zrobię, dobrze? Ja ci zrobię nową! Jak to jest, słuchajcie, za kawę można popić? Dlaczego my, ludzie, nie reagujemy? Tak naprawdę to, co słyszeliście w tle, dzieje się przy takich awanturach. Pomimo to, te awantury zostają gdzieś w kątach tego domu. Ale czasami siedzimy w domu i słyszymy gdzieś za ścianą i mówimy sobie, a przecież tak jest codziennie. Nic nowego się nie dzieje, nic się nie stanie, prawda? A przecież mnie to nie dotyczy, to tylko mój kolega, prawda? A to jest sąsiad, tak naprawdę to go nie znam i nie lubię. A czasami mówimy sobie, no wreszcie w ryja dostał, bo ostatnio mnie groził pod klatką. Zgadza się? Ja wam puszczę jeszcze jedną rzecz, którą uważam, że jest tu ważna na ten moment. Boże, ja mogę mnie kłócić! Ale się nie drę, ja się zgodzam, żebyś tego więcej nie robił! Zamknij się! Nie rób tego, proszę cię, nie rób tego! Nie rób! Słuchajcie, teraz uwaga. Każdy z was ma możliwość wejść tutaj na scenę i spróbować zmienić przebieg wydarzeń. Macie szansę ocalić tego chłopaka, który tam siedzi. Macie szansę ocalić tą matkę. Być może pomóc temu nieszczęśliwemu człowiekowi, który tworzy tą przewód. Kto z was chciałby wejść, zmienić którąś z tych postaci? Kto z was? Czemu to tak dziwnie smakuje? Bo ją do dupy zrobiłem. Trzeba się przejść do kuchni, otworzyć szafkę, wziąć kubek, kawę i zaparzyć się. Ale od czego jest żona? Przecież ja przychodzę z roboty, to jestem zmęczony. Ja nie rozumiem pani. Jest pani silną, niezależną kobietą. Czemu pani nie zrzuci tego, jak to pan powiedział, że ona jest tępa? No to wypraszam sobie bardzo, chyba pan nie docenia tego, co pan ma. Powinna pani naprawdę zostawić tego barana, chycić syna i ułożyć sobie życie, a nie siedzieć u takiego, u boku takiego barana, bo zasługuje pani na kogoś dużo lepszego i ktoś naprawdę na pewno doceni pani intencje. No właśnie, to jest problem wszystkich ludzi, że nie reagują na to, co się dzieje wokół innych. Robimy się przez to samolubnie i... Zareagowałam, no popatrz, na tym masz pokład, no wszyscy lecą z upałem. Nie znam ciebie. Bo po twojej dwóch widzę, że w życiu nie dostałeś nigdy miłości. Prawdopodobnie wybywał się w rodzinie, gdzie tata bił swoją mamę, a tyś to obserwował. W życiu, moje kochanie, najważniejsza jest miłość. Sądzę, że to pani powinna wziąć życie w swoje ręce i... zostawić własną. I być silna i niezależna. I udowodnić, że może sobie pani poradzić bez niego. Bo sądzę, że pan by sobie nie poradził bez niego. Co krzyczymy? Stop przemocy! Nie słyszę! Stop przemocy!